Siemaneczko, dobreściaki, z tej strony Bora. To jest filmik, który jestem wam już od dłuższego czasu winny. Miałem nagrać komputer swój i coś o nim powiedzieć. Ten komputer ma 2 miesiące, no dwa chyba, 2,5. Jakoś za bardzo go nie czyściłem, zaraz wam pokażę, bo to jest przód. Czekajcie, ja odłożę aparat. No i tutaj jest bok, kurde, będzie mi widać, dobra. To jest obudowa Zalmana Z11 w wersji Neo z szybką, jak widzicie. O, hello, widzicie jak wyglądam. Otworzę teraz boczny panel. Ok, i teraz tak, nie wiem czy to będzie światło dosyć widoczne, ale mam nadzieję, że tak. Zacznijmy od zasilacza. To jest Silentium Enduro FM1, wersja Gold. To jest 650 W modularny zasilacz. Twarde dyski, tutaj jest na dole 2 TB dysk, ale to nie jest HDD, tylko SSHD. Powyżej jest 120 GB, kurde, Silicon Powers. To jest SSD. Trochę kurzu jest, jak widzicie. Tutaj wyciągnąłem tą kratkę, bo inaczej mi się karta graficzna nie zmieściła. Płyta główna to jest, czekajcie, Z97 G43 od MSI-a. Karta graficzna również jest z MSI-a. Jest to GeForce GTX 970. 4 GB karta. No 3,5 GB tak naprawdę ma, jakby nie było. Tutaj jest złożony jeszcze, już wam mówię, to jest Silentium. To jest Spartan Pro, o, Silentium Spartan Pro, to jest cooler. Procesor jest, czekajcie, i5 4690K z odblokowanym mnożnikiem. No i dwie kości pamięci HyperX, każda ma 8 GB, czyli łącznie mam 16 GB. Tu jest jeszcze z boku zwykła nagrywarka, ale to ma, nie wiem, za 60 zł. I tak wygląda mój komputer na ten oraz przyszły rok, na 2016-2017. Najprawdopodobniej jeszcze wymienię, myślę, że gdzieś za rok, tak mi się wydaje, procesor, ale to już wtedy kupię sobie i7 i tutaj wpakuję. O, jest trochę kurzu. Komputerek spisuje się zajebiście. Sam go składałem, sam części pokupiłem, sam złożyłem. Wcześniej czytałem, oglądałem dużo i powiem wam, że to tylko się tak wydaje, że to jest trudne. Jak to już się składa, to jest jak klocki Lego. Nie jest wcale takie trudne. Z całej tej trudności, jeśli ona była w mojej głowie ułożona na 100%, to w praktyce potem tej trudności było może 30%. 30-40% to jest max. Nawet nie było w połowie tak trudne, jak myślałem. To był pierwszy komputer, który złożyłem. Kurde, nie wiem czy tutaj widzicie. O, teraz macie chyba lepiej. Te kable są w ten sposób poukładane. Dałem sobie z tym radę, wszystko jest tam na tylnym, na tym drugim panelu, z prawej strony, jak patrzy się od przodu. I tam są pochowane, po prostu ich tak nie widać. I to jest fajne. No i co? I komputer spisuje zajebiście. Jest wentylator tylny, jest przedni, jest na górze wentylator w tej obudowie i dwa po bokach, na tych bocznych panelach. Są 80 mm chyba, bo to są 120, tak, 80 mm są po bokach, także jest 5 wiatraków, jest cholernie chłodna budowa, zajebiście, wentylowana genialnie. I spisuje się ten komputer, nie wiem czy już mówiłem, zajebiście, nie ma żadnych z nim problemów. Miodzio, no naprawdę miodzio. Budżet miałem na ten komputer 5000 i zmieściłem się w tym budżecie, niecałe 5000, bez bardziej, nie wiem, 4980 czy 4970 chyba wyszedł jakoś tak. No dobra, filmik zaległy jest. Czekają jeszcze 3 paczki na otwarcie, bo to będzie unboxing jeszcze. Pewnie jutro, pojutrze i po pojutrze wam wrzucę. Kupiłem sobie kilka nowych rzeczy, żeby również to mieć. I tyle. Jak wam się podoba sprzęt, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, strzała.